Hej, cześć, siemaneczko, zdróweczko wam wszystkim, ja jestem Reksiu, a to jest kolejny odcinek z Tifa i w tym momencie jesteśmy w wieży zegarowej, do której przedostawaliśmy się troszkę nieudolnie w poprzednim odcinku. Kilka razy musiałem to powtarzać, bo ktoś mi tam albo przeszkodził, albo coś. Schowek. Aha, czyli to jest taka nasza, będzie kryjówka, tak? Okej, dobra, to ciekawe bardzo jest akurat. Bransoleta śmierci, tak, bo ją zdobyliśmy niedawno. Gdzieś tutaj powinna być może jeszcze jakaś maska. A może tak, może nie. Unikatowe łupy. Dobra, czyli tam będzie maska na 100%. Okej. Nie będę się temu specjalnie przyglądał, bo nie ma tam nic interesującego póki co. Ciekaw jestem, czy z tym złotem będziemy mogli coś zrobić. Czy będzie jakiś sklep, w którym będziemy mogli to wydać. Albo szczytny cel charytatywny, na przykład biedne dzieci, na które będziemy mogli przeznaczyć tę kwotę. Nie no, jednak wolałbym jakiś sklep. Silver. To chyba jakiś znajomy kruk. To jest chyba kruk, albo wrona. Chyba bardziej wrona. To jest wiadomość chyba od naszego poprzedniego zleceniodawcy, dzięki któremu, w sumie, tak poniekąd dzięki któremu Eirin zniknęła. A czekajcie, jeszcze nie chcę przejść. Czyli po prostu tutaj sobie będę mógł przejść i... Aha, okej. Okay. Tak, chcę przejść. Czyli mamy jakby dwie lokacje tutaj. Nie jest to jedno, czyli to... No, łapiecie, o co chodzi po prostu. Mamy dwie lokacje, taką szybką podróż jakby, nie? Robimy. Wskazówka, trzymaj się cienia, a nie będziesz zwracać na siebie uwagi. No, to jest genialna wskazówka. Takiej potrzebowałem. Przepraszam za jakieś przecięcie, ale znowu się Tif ładuje, a on jest strasznie słabo z tego co widzę zoptymalizowany. Bo działa mi bez nagrywania, co prawda, ale działa mi Battlefield na ultra, a tu jednak Tif sobie nie radzi. Z doczytywaniem wszystkiego i tym podobne. Nie wiem, być może dlatego, że jest to, tak to nazwę, pierwszy raz, ale... Ale co tam, chyba to w sumie nawet nie przeszkadza. Halo, chciałbym się poruszać w ilości FPS-u większej niż 0,2. Również większej niż 11. 10, dobrze, bardzo ładnie. Ja się cieszę, że te liczby rosną od czasu do czasu, ale jednak o 15, 30. No, ale jednak za dużo szczęścia było, znowu jest po 5. Dobra, działa już chyba. Doczytało się. Dupa. Może nie będę krakał. Tu mamy naszą Clock Tower, do której możemy sobie wejść w każdej chwili. A teraz sobie wychodzimy z niej i idziemy w stronę tę. Tutaj normalnie mieszkańcy chodzą? Tak, chyba tak. Nie zamierzam co prawda chodzić między nimi, ale jednak... Ale jednak, no. Strażnicy nie powinni być aż tak trudni. Nie zwróciłem uwagi, co oni tam mówili, ale coś tam słyszałem. Dobra, nieważne. Sprzeczam sobie to potem na nagraniu, żeby nie palnąć jakiejś głupoty. Bo coś strasznie dziwnego usłyszałem. Tam coś jest, nie wiem tylko co. Ale coś sporego. Albo w gnieździe przynajmniej jakimś. To tak, no nie, to jednak nie coś sporego, to po prostu jest w gnieździe. Tu możemy wejść, to też zrobię. Okej, okay, podnosimy okno. Nie. Czyli jednak jest zamknięte. Myślałem, że może po prostu możemy je tak podnieść. Okej, okay, okno zamknięte, ale czy kogoś tu mamy? Tylko mam nadzieję, że zaraz mnie ktoś nie przełapie tutaj. Bo będzie słabo. Mam nadzieję, że w ogóle w tym domu nikogo jednak nie ma. Tak, szczerze mówiąc, przydałoby się, żeby tak było. Czekajcie, za obrazem coś jest. Ewidentnie, bo obraz jest za daleko.
Są dwa przyciski. Jeden jest tutaj. Przełącz i drugi. Szukamy drugiego. O, tutaj był. Siup. Okej. Mamy co chcieliśmy. Obraz możemy teraz otworzyć. A za obrazem same nasze skarby. Kolejną żmiję. Teraz żmij z bagien. Okej. Dwie na sześć bransolety śmierci. Super. Zamknij ten. Save. Garrett i idziemy dalej. Mi się zaczęło chcieć kichać. Mam nadzieję. A, tutaj jest światło, nie zauważyłem go. Dobra. Skoro światło już zgaszone jest, to chciałbym wejść tam dalej. Nie mogę? Nie mogę. No cóż, bywa i tak. Napierdzielamy w E, żeby podnieść. No kto? I lecimy dalej. Troszkę już zmęczony jestem, szczerze wam się przyznam. Ale jeszcze jeden odcinek nagram poza tym. Więc jeżeli jakiś komentarz jest słaby, to przepraszam. Ale wydaje mi się, że jest całkiem okej. Mamy tu coś ciekawego? Nie mamy, ale tam coś jest. Jakieś złoto, z tego co widzę. Oraz pełno dżentelmenów. To idą strażnicy, nie chcę jeszcze schodzić, ze względu na to, że mogę nie wrócić. Chociaż dobra, chociaż nie. Zdecydować się nie mogę. Gdzie pójdziesz? Okej, okay, tak to wygląda. Wy się będziecie jakoś zmieniać? Bo jak nie, to bym sobie zeskoczył i cię okradł, misiek. No i idź, zmień, idź za kolegą. Dobrze. Tutaj mamy jednego z panów, ale... Zastanawiam się, czy on zacznie krzyczeć, to załóżmy jak... Jak się coś zacznie dziać. Okej, okay, dobra. Tak jak mówiłem, strażników mi się czasem nawet nie chce okradać, to będę robił tylko to, jeżeli będzie... Przy okazji to będę po prostu robił. Tutaj coś, te drzwi możemy otworzyć. Nie wydawało mi się, że widzę klamkę. Ale dupa jednak. Się przeliczyłem troszkę. Okej. Okay. Strasznie fajnie. Fuck. Jezus Maria, musiałem oczywiście spaść, co? Ej, ja pierdzielę, dlaczego ja stamtąd spadłem? Kuźwa, 400 raz dostaję... Tak, wczytaj ostatni zapis. 400 raz dostaję informację o tym, że... unik się robi przez V. Ja już dobrze o tym wiem. Dobra, idziemy to jeszcze raz, bo... Wiem przynajmniej teraz, jak to szybko zrobić. Znowu się w jednym miejscu to ta gra tutaj przycina, ale ujdzie to... W tę stronę chcę iść. Czy ja już tutaj byłem? Przytrzymaj E. Jeżeli światło będzie zaświecone, to znaczy, że jeszcze nie. Zobaczymy. Światło jest... zgaszone, to znaczy, że już tu byłem. Okej. Jezus, no i znowu trzeba to otwierać, jakby nie mogło się zatrzymać. Kurde, słuchawki mi cały czas spadają i mam takie douszne i mnie to denerwuje. Niesamowicie. Wam powiem. Ale ja się zastanawiam, dlaczego ja spadłem z tej belki, przecież normalnie nie mogę z niej spaść. Gra mi po prostu blokuje, tak jak na przykład w tym miejscu chciałbym zeskoczyć. Chociaż nie, tutaj jest nisko, ale... Patrz tutaj, widzicie? Nie zejdę. Co najwyżej się będę patrzył. Gdzie? Idę i nie da się. A jednak, mimo wszystko, wcześniej musiałem zeskoczyć. Znaczy, spadłem w sumie, nie zeskoczyłem, ale jednak mimo wszystko było to dosyć... Niefajne. Okej. Tutaj chyba gadają, nie? Okej, dobra. Ale tam możemy wejść. Ewidentnie, tak. Jak się tam dostać? Na górę. Do niszczenia bloczków z dystansu można używać strzał. Jakich bloczków? Oj, czekaj, bo dostałem jakąś informację o bloczkach, a nie wiem jakich. Tędy po prostu chyba się nie da przejść tyle. Tyle w temacie. Ale bym się chciał tam dostać, bo tam jest coś ciekawego. Ja nie wiem jeszcze o jakich bloczkach tutaj mówi
na przykład, czy jak strzelę, to jest strzałka z liną, mam nadzieję, że nie. O taki bloczek chodziło? Tutaj? To takie wystające? Nie, chyba nie. Ewidentnie nie, ale chciałbym się tam mimo wszystko dostać, a nie wiem jak. To jest bardzo niefajna wiadomość. Mógłbym na dach w sumie i zaskoczyć tutaj, tylko jak się dostać na dach. Tędy. Okej, widzę już. Jak schować broń? Okej, dobra, nieważne. Chyba schowają gardę automatycznie, dokładnie. Okej, rozminimy mniej więcej, jak tu się trzeba dostać. Ale, aha, okej, o takie bloczki chodzi, okej. Przybliż, tak, i strzel. Okej. Jesteśmy w domu, zwłaszcza, że muszę tutaj zeskoczyć, ale nim to zrobię, to sprawdzę to tutaj. And this one's the worst of the lot. You can't blame him for the gloom. Oh, how about that his watch of thugs in uniforms? I don't know. You listen to him talk? He believed in what he was doing. Sorry, że się teraz nie odzywam, ale słucham dialogu. Kolejne. He's so proud of his improvements that him and his firm hand have crossed the. Panowie tutaj gadają. Like I said, worst of the lot. Dlatego. No, halo. Chciałbym skończyć oglądać. Dobra, dziękuję. A, jeszcze zamek najpierw trzeba otworzyć. Prawdopodobnie jak się pomylę, to oni to usłyszą w środku. O, tutaj było. Ale za to, że mam dużo czasu, to w ogóle wolę się skoncentrować tak troszkę i żeby to wszystko poszło ładnie, zgrabnie i superowo. Tylko otwieram ten zamek. A tu nikogo nie ma, to myślałem, że tutaj panowie coś są. Coś się tutaj stało, bo było takie tik. Ja nie wiem dlaczego to. Okej, dobra. Uznajmy, że niepotrzebnie się martwię, ale za to muszę się poprawić na krześle. W szafie? Jasne, że coś jest w szafie. Jedno. Dobrze, więc z powrotem jesteśmy znowu. Oczywiście teraz moja mała siostra mi wyszła do pokoju. Nie, muszę sobie kupić, nie wiem, ja nie wiem gdzie jest klucz do mojego pokoju, ale ewidentnie muszę go znaleźć, bo mnie szlak trafi. Ta książka. Walkie talkie. Otwieramy to? Czemu nie coś bije? Aha, to jest taka zapadnia? I gdy my się poruszamy potem tak, to... dobra, okej. Nie zapadnia, tylko klapa. Dobrze, więc jesteśmy znowu, kurwa, po raz kolejny. Nerwowo, psychicznie nie wytrzymuję z tymi ludźmi. Co ja tu otworzyłem? Jeśli ono... Co ja tu robię w ogóle? Naciskam tą zapadnię, ale co tu się dzieje? Podglądaj, co mogę pod... Aha, no nie o to chodziło. Dobra, no otworzyliśmy sobie to okno. Nie wiem, czy ono było zamknięte, czy nie. Nie wiem, co ja tam otworzyłem. Kompletnie nie mam pojęcia. Czekajcie, wejdę tam jeszcze raz. Co ja tu mogłem otworzyć tym? Chyba nie wiem. No dobra, nie widzę nic, nie widzę. No osobnie ktoś wytrąca z rytmu. Nie mam pojęcia nawet, gdzie chciałem iść, więc pójdę po prostu do tego naszego celu. I po prostu pójdę tak, nie będę się już pieprzył. Okej, więc wróciliśmy do punktu wyjścia tak de facto. Bo jesteśmy przy wieży zegarowej. Okej, teraz tu możemy... I oczywiście genialnie zoptymalizowana gra się musi przycinać, ale to już... Trudno. Nie, jest strasznie słabo zoptymalizowana. Mimo tego, że mi się podoba, to jest strasznie słabo zoptymalizowana. Dobra, tu muszę przejść. Tawerna pod jakimś tam bełkotem. Nie czytam nawet tych badziewi wskazówek i tak dalej. Już jestem podenerwowany. I would have went for the pickle jar, but that's a lot more weight.
still can't work a door. You don't come to see me, you don't write. I thought both you and Aaron had been killed in the mansion attack. Where the hell have you been? I don't know. You don't know? Fine. Forget it. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. Ile? Rok? I don't have time for this. Especially with the Baron's new duty on opium, thanks to his gloom sickness, not to mention the thief-taker general's black tax, squeezing us entrepreneurs. If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay, so here's the gig. I need you to obtain a ring for me. Getting married? Never again. you mangy bird. I swear one day I'm gonna have you made into a hat. And lose the brains of the outfit. I'm running out of fingers. Good job, Basil. Good job. Yeah, right. Belongs to a guy named Cornelius Greaves. One of those hoity-toity types who doesn't have any shit on his boots. Here you go. What's the catch? He's dead. I'm a thief, Basil, not a grave robber. Only recently deceased. My sources say he never took the ring off. Doesn't seem much of a challenge. Challenge? We'll be getting to him before the Carters pick him over. Rumor has it they've been taking bodies to that old foundry near Cinderfall. Crawling with the Baron's guards for some reason. Now, best way to that place is through the old chapel. And, don't screw this up, Garrett. Some of us still need to pay our dues. You can't tax what you can't catch. Yeah, get out of here. And you use the door, please? Still, it's good to see you. Dobra, wiecie co? Zlecenie Basso. Basso często ma jakąś robotę, zaglądać do niego, by sprawdzić, do czego możesz się przydać. Wiecie co? Na tym sobie skończymy. Ojejku. Na tym sobie skończymy dzisiejszą pogawędkę. Znaczy, jeszcze chyba nie dzisiejszą. Prawdopodobnie odcinek będzie o 18, ten jest o 15. Skończymy sobie dlatego, że po prostu już mi szlak trafia, już muszę sobie odpocząć chwilę. Jak się robi jedną rzecz 15 tysięcy razy, bo non-stop ktoś wchodzi wam do pokoju, to jest to troszkę... Nawet nie troszkę, a bardzo denerwujące, więc no, dobra, więc ten odcinek jest taki krótszy, mniej w nim akcji, taki na spokojnie, no dobra, więc pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach i hej, cześć, popom, na razie, do następnego TIFA, o 18.00.